Nasz Bór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj gościem Sudeckiego Stoju jest kolega Jan Borkowski. Witam cię, Jasiu. Nasz Bór. A Jasiu mnie gości u siebie w kole. Polujemy dzisiaj w kole... Diana Nowa-Ruda. Tak jest. Celem naszego polowania jest dzisiaj... No wiadomo, osobliwość tych terenów, muflon. Tak jest. Polujemy w górach Sowich. Także pochodzimy, powalczymy. Myślę, że się coś tam uda strzelić. Jeżeli nie, to chociaż zobaczymy. No muflony są, tak? No, widzieliśmy dzisiaj rano dość sporo. Tak. Jedyne, co nam tutaj przeszkadza, to aura, słuchajcie. No aura jest w ogóle... Ja jak strzelałem pierwszego muflona 11 lat temu w tym kole, to o tej porze roku było, nie wiem, 60 cm śniegu i minus 30 stopni. Także dzisiaj mamy połowę lutego i polujemy w błocie, nie? No niestety. No ale no trudno, będziemy próbować, także ruszamy w las, nie? Ruszamy w las. Nasz Bór. Nasz Bór. Masz ładne muśki. Co? Baranek. To jest tegoroczny jak. To było tegoroczny jak? Mhm, tak, to było tegoroczny jak. Duży. Duży. Zupełnie nie. Do tej pierwszej tutaj nie. Tutaj mamy ewidentnie tropy muflonów. Cały kierdel, być może ten, który żeśmy widzieli przed chwilką. No, kierdel pci żeński bardziej, owieczki. Tak, z jednym jagniaczkiem. Tak, z jednym jagniaczkiem przy męskiej. Już nawet można było zobaczyć, że te już 10-15 cm urożenia jest. Tych rogów jest w gwarze myśliwskiej. Tak. Ślimy, ale już zaczyna wchodzić w dorosłe życie. Także triki. Słuchaj, były... powiedz mi, jak to jest z tymi muflonami? One się dzielą teraz na kierdle męskie i żeńskie, czy nie? O tej porze najlepiej, jak to mówią, kawalerzy chodzą same, czy sami, a no, dziewczyny same. I tak widać było w tym kierdu, że owieczki idą same, raczej na męskie i żeńskie. Nie? Czyli tych dużych tryków to musimy szukać osobno? Dużych, tak rano mieliśmy 4 ładne tryki. Osobno były, no, rzeczywiście. Niestety osobno były, nie udało nam się. Czas nas goni, także lecimy dalej, nie? Czas nas bardzo goni, ale ładne polowanie. Polowanie super, nie? Udało się podejść, także lecimy dalej. Trochę tak daleko są. To są 3 barany. Tych nie widziałem.
Słuchaj Wojtku, widzisz jak ten krzak widać? Jakbym w tym wąwozie wyszedł, to nie zobaczę, nie będzie strzału już z tego wąwozu? Bo od szpakowej nie damy rady, kurwa. One będą nas widzieć od szpakowej. Bo my widzimy ambonę. Janek, posłuchaj mnie. No. Moim zdaniem jedyna opcja jest tylko taka, wyjść. Chodzi o to, że jeżeli one są tam, to możemy pójść tu w prawo całkowicie i ścianą lasu. No inaczej nie podejdziemy ich. Nie ma innej opcji. I tu musimy się sprężać bez mało czasu. Słuchajcie, mamy barany przed sobą. Janek już wyrwał do przodu. Są chyba trzy tryki. Spróbujemy je podejść, bo jest szansa. Mamy ostatnie takie chwile, że coś w kamerze widać, więc próbujemy. Idziemy w dół. Podejść. Ale poczekam, one zaraz się wysuną. Moim zdaniem to są takie, no nie są stare tryby, do 4 lat. No jak tam, Janek? No mamy przykład właśnie. Podchodziliśmy, nie? Triki same, trzy co prawda trochę za krótkie. Tak, trochę za krótkie. Jak na nasze oczekiwania, ale... Ale słuchaj, no podeszliśmy je na 60 metrów, nie? Dokładnie, bardzo blisko. Fajnie. Bardzo blisko się udało podejść, fajnie. Udało się sfilmować, udało się nagrać. No. Mega ostrożne o, popatrz, jeszcze zobacz, czy są na łące. Tak. I jeszcze tam... Jeszcze tak. Tak. Nie wiedzą gdzie bardzo, gdzie mają uciekać, ale... Ale też... No, trzy tryczki, tak około 50-55 cm. Troszkę krótkie, nie? Troszkę krótkie, tak. 3-letnie, 3-4 lata. Ale one, widzisz, pasły się na uziemienie, także no, one... To, co lubią najbardziej o tej porze, to jest sąsiedztwo właśnie pól takich zielonych. Łąki, jakieś zasiewy, samotne trzy tryki. Także no nic, no będziemy jutro dalej walczyć. Godzina już nam nie pozwala na to, bo już jest godzina, dochodzi no w pół do szóstej za chwilę będzie. Więc będziemy jutro próbować dalej. Być może się nam uda. No rano ma się pogoda zmienić, ale dzisiaj ruch jest fajny, nie? Tyle żeśmy zobaczyli tych kierdli. Dokładnie. Ale no nic takiego ciekawego. No nic, próbujemy dalej. Słuchajcie, udało się podejść muflony. Mamy przed sobą dwa fajne tryki. Spróbujemy je podejść na strzał. Zobaczymy, czy są selekcyjne. Przede wszystkim zobaczymy, co to są za tryki, bo były od nas dosyć daleko. Także idziemy z Jankiem, być może się nam uda tutaj wypracować jedno strzał.
No triki były i poszły. Przed nami jeszcze jest jeden kierdel, więc spróbujemy dalej. Udało się podejść kierdel muflonu. Janek, ile tu jest? 15? Tak, co najmniej. Na pewno są trzy tryczki, ale młode, do 3 lat. Reszta to owce z jagniakami. Na uzimnie z lewej strony jest jeszcze reszta, a tutaj mamy... Zaraz obejrzymy, ale... Myślę, że jest... Że nie ma tu tryka, którego byśmy chcieli strzelić w tym kierdlu, nie? Na pewno. Są słabe. 15 sztuk. Młodzież. Młodzież, nie? Mhm. Owieczki, 3 albo 4 baranki, 3 chyba. Żartów nie ma żadnych. Samego dowodu, samego. Słuchajcie, tak wygląda świeży trup muflona. Janek, to owca czy tryczek dla ciebie? Według mnie jest to młody tryk, ale na pewno nie owca. Tryk ma większy trop, znacznie od owcy. Nie jest za duży, bo jak wiemy, z wiekiem rapeta czy kopytko rośnie i oczywiście też rośnie na głowie. Słuchaj, więc... tutaj nie ma szpilek w ogóle, tak jak u budzika, tak. Na przykład, nie? Kształt prostokąta w zarysie. I spokojnie idący tryb, nie? Tak, usarny z przodu bardziej zaokrąglony, jak widzimy tutaj jest taki typowy prostokącik. Młodzież, nie? Pięknie, pięknie.
6. Co, Janek? Udało się podejść, nie? Udało się. Mamy 6 tryków, młodych tryków. Jedną owieczkę. Z owieczką. Szkoda, że takie młode. Szkoda, niech że młode. Żyją. Tak. Ale widok jest super, nie? Ale... To potwierdza, że jednak chodzą właśnie w takich kierdrach. Albo młode barany, albo owce. Starsze gdzieś schowane. A ty jak na... poprzednie nam uciekały z 300 metrów już, nie? No to zobacz, jak ładnie do kamery pozują. Wiatr dobry. Wiatr jest dobry. Udało się podejść naprawdę. Mamy tutaj dystans do tych muflonów. Słuchajcie, zaraz zmierzymy. Oho, już jest. A, już zaczęły. 91 metrów. Pięknie. Czyli wszystko ładnie na strzał. Pogoda piękna, słońce. O, zaczynają ruszać. Tak. No co, Janek? Polowanie zakończone? Tak. Udane polowanie, bardzo udane. Widzieliśmy tych muflonów sporo, udało się wypracować tych kierdli naprawdę dużo, ale nic godnego uwagi. Tak, wszystko młodzież, znaczy młode tryki. Myślę, że w przyszłym sezonie spróbujemy znaleźć tego odpowiedniego. Zakończyliśmy część pierwszą. Tak. Także będziemy kontynuować, ale już chyba na Rui. No od października najlepsze, pod połowie października już jest. Czyli po rykowisku. Po rykowisku. No i co, no i tyle można powiedzieć, że trochę pogoda nie sprzyjała, nie? Tak jak widzicie z tyłu za nami. Wiosna. Wiosna. Ptaki śpiewają, jest, mamy dzisiaj 1 marca, ostatni dzień sezonu. No i zakończyliśmy, także ja myślę, że w najbliższym czasie będzie informacja na Facebooku. Zrobimy konkurs i kto będzie chciał, to wziąć udział. I kto wygra, to będzie możliwość zapolowania u Janka też na muflony. Zdradzimy rąbek tajemnicy, więc zrobimy konkurs z nagrodą główną, polowanie w Górach Sowich. Także ja dziękuję. Wszystkiego dzięki, dobra. Janek, dasz i dasz bór. Niech się darzy.